witam Państwa na konferencji powyborczej. Chciałbym po pierwsze pogratulować zwycięstwa panu Witoldowi Wróblewskiemu. Liczę na to, że zrealizuje program, z którym startował w wyborach. Ja ze swej strony deklaruję współpracę z nowo wybranym prezydentem miasta. Jeżeli będą takie oczekiwania, to będę służył pomocą w tych sprawach, w których jako poseł mogę pomóc dla Elbląga. Oto Elbląg dla mnie jest najważniejszy, bez względu na podziały polityczne, na pewno będę pracował dla naszego miasta. Chciałbym również podziękować wszystkim, całemu zespołowi, który ze mną współpracował, bo wydaje się, że zrobiliśmy wszystko, żeby dotrzeć do wyborców, ale no niestety wyborcy nie zaakceptowali tego programu, z którym ja szedłem do wyborów. Zdecydowali, żeby była kontynuacja prezydentury Witolda Wróblewskiego. Szanuję to. Wynik przyjąłem do wiadomości. Wracam do pracy poselskiej i jutro wyjeżdżam do Sejmu, ponieważ są obrady Sejmu, a więc szereg tam spraw, między innymi związanych również z Elblągiem, czyli z budową kanału żeglugowego. Jest kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej, a więc będę tam naciskał, żeby te prace jak najszybciej ruszyły i żeby ta budowa kanału nabrała odpowiedniego tempa, bo pewnie tego oczekują również Elblążanie. Ja mogę tylko o niektóre sprawy zabiegać. I tak jak deklarowałem, jeżeli prezydent Elbląga będzie chciał współpracować ze mną jako posłem, no to ja jestem gotów na taką współpracę. Natomiast no, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli będę miał wskazówki od prezydenta Elbląga, o co on zabiega i gdzie te starania będzie kierował, no to ja jestem w stanie mu pomagać. Natomiast mówię, ja nie mogę prowadzić samodzielnej polityki w stosunku do miasta. To jest rola prezydenta i tutaj jak gdyby, jeżeli on będzie zabiegał o jakieś środki zewnętrzne, to ja jestem w stanie mu pomóc, tylko muszę o tym wiedzieć wcześniej. Oferowałem to jako kandydat na prezydenta, a więc mając zaplecze w postaci urzędu. Takiego zaplecza jako poseł nie mam, w związku z tym miałem deklarację szeregu osób, które odeszły z Urzędu Miejskiego w poprzedniej kadencji, które deklarowały współpracę ze mną. Także podejrzewam, że niestety one, skoro odchodziły za prezydentury Witolda Wróblewskiego, to teraz takiej szansy no, nie będą miały powrotu do urzędu. To była moja deklaracja, nie prezydenta Wróblewskiego. To on będzie rządził przez kolejne 5 lat i mam nadzieję, że pewne pomysły nie są moją wyłączną sprawą, może z nich skorzystać, gdyby chciał. No tak, ale tutaj z tego co wiem, to powstaje w tej chwili chyba koalicja PO-PSL w Sejmiku i to od uchwały Sejmiku przede wszystkim zależy. Gdyby taka uchwała została podjęta, to wtedy możemy dopiero działać. Bez tej podstawowej akceptacji, czyli samorządu sejmiku, nie możemy nic zrobić wbrew woli. Państwo przewidujecie, żeby Państwa przedstawiciele sejmiku taki wniosek włożyli? Nie kontaktowałem się jeszcze. Oni są też na etapie organizacyjnym. Do 16 właściwie to są wszystko elekci, którzy jeszcze nawet ślubowania nie złożyli jako radni, stąd trudno rozmawiać. Muszą się konstytuować te władze i sejmiku, i samorządu, żeby w ogóle było wiadomo z kim rozmawiać. Bo tak na razie to jeszcze funkcjonują stare rady miejskie, stare sejmiki, stare władze tych sejmików. To wszystko się rozstrzygnie dopiero po 16. Naprawdę chodziłem w Elblągu. Wiem, że tam jest wspólne śpiewanie. Dostałem zaproszenie na to. Na placu Jagiellończyka chór Katata i te występy, i wspólne śpiewanie tych pieśni patriotycznych i na pewno w tym wezmę udział. We wszystkich uroczystościach, które będą w Elblągu 11, na pewno wezmę udział. Szansa ojczyzny będzie z tego co wiem
te uroczystości na placu Jagiellończyka, no, we wszystkich tych, jak zwykle zresztą. Ja zawsze biorę udział w tego typu uroczystości.